Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku ze Sneaky Assassins. Jestem dzisiaj zupełnie sam. I zobaczymy, jak sobie poradzę tym razem. O. Aha, czekajcie, nie, to powinno, inny dźwięk powinien być, bo już zapomniałem, jak to się robiło. Generalnie technika na początek, nie bić za dużo. O, tu ktoś się naparza. Tu ktoś chodzi i naparza. Który to? To ty. Chodź tu. Który to był? Ten. No chodź tu. Przepraszam, że tak przestałem cokolwiek mówić, ale to emocje biorą górę troszeczkę. Gdzie on był? Tam znowu ktoś naparza, we wszystkich po kolei. Czyli gdzieś tutaj musi być mój przeciwnik. Gdzie? Który to? To ten. Ła, widzę. Jest. No umieraj. Chodź tu. Chodź. Dorwę cię, i tak cię dorwę, wiesz o tym, prawda? Jest. Rozwaliłem jednego. Dobra. Coraz lepszy w to jestem. Tu gdzieś na parzankę słyszę. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, misiu kolorowy? No chodź do tatusia. Ciekawe, gdzie on jest. Aha, bo tam, o, teraz jest ten, właśnie. To ja sobie tego będę naparzał. No! Gin. Cholera! Kurde, bo zapomniałem, że miałem te bomby. Ła, zapomniałem je rzucić, ale dobra, no. Pierwsze śliwki robaczywki, tak byłem w pierwszej czwórce, także jest nieźle. Dobra, wracamy do... Nie do huba, tylko... O, bo to tracking kompas jest. Kurde, ja nawet nie wiedziałem. Dobra, wracam do huba. I teraz sobie spróbujemy wbić się kolejny raz na Sneaky Assassins Arcade. No tak, 15 sekund reklamy, tak, reklama, pranie mózgu już od rana. Dzisiaj generalnie stwierdziłem, że Sneaky Assassins, bo strasznie wam się ostatnio podobał, chociaż myślałem nad między Sneaky Assassin a Minecraft Party. Jednak później stwierdziłem, że Sneaky Assassin. No, Buba Prime, Mr. Purpose, oh my god, jak fajnie, ktoś mnie rozpoznał. No, przykro mi, musiałem zrobić krótkie cięcie, bo wyjątkowo długo trwało to poszukiwanie tego Sneaky Assassins. Dlatego mam nadzieję, że tym razem tego tak nie spartolę. Fajnie by było, żeby, wiecie, no, żeby to tak szybko nie przeleciało, bo potem strasznie długo się czeka. Strasznie długo się czeka. Widziałem już 40 razy wioskę barbarzyńców i inne cuda, a Sneaky Assassins jakoś się nie chciało pojawiać. Czy tutaj wszystko jest zablokowane, czy mam laga? Lava Run Parkour coming soon. No dawaj, 40 sekund do startu, jedziemy, proszę, i ruszyli na początku młodzież, ale emeryci nie wyglądają na zmęczonych. Generalnie strasznie mi się spodobał ten tryb, bo to nie jest takie typowe PvP. Tutaj trzeba użyć mózgu, na przykład naparzanie od samego początku jest kompletnie według mnie bezsensowne, no bo od razu się wydajemy, że tu jesteśmy i gie w różowym papierku z tego wychodzi. Także najlepiej na początku zaczekać i popatrzeć sobie, oj, ale kiepsko zacząłem. I popatrzeć, gdzie kto tutaj... Naprawdę? Gdzie? Słyszę naparzankę? Słyszę... No teraz typowe umiejętności PvP się przydadzą. Dobra, rozleciał się, a ja tutaj muszę uciekać.
bo zaraz by mnie dopadli. Tam uciek, gościu. O, nie ma lekko. Ja pierdolę, a się tu naparzają. To jest przeciwnik. Jest, rozsypał się kolejny. A ja uciekam. Ła, to nie jest lekkie. Ten mi wygląda podejrzanie. Nie. No proszę, kto... Kurde. Dobra, kościół. Ups, to ja też muszę uciec w takim razie. Gdzie ty jesteś? Muszę uciekać. Przykro mi najmocniej, ale... Muszę uciekać. Bo jednakowoż dałem ciała, ale nas niewiele zostało. 5 w grze nas zostało. To już bardzo, bardzo... Ła! Fucking! Fuck! Jak mógłbym to tak... Jakim cudem on mnie w ogóle wyłapał? Muszą mieć jakieś cheaty. No nie, no dobra, no nie, pewnie nie cheaty, po prostu się zachowywałem nienaturalnie, chociaż wyjątkowo... Jak na to, że, na fakt, że zostało ich 2 czy tam 3, to i przy takiej ilości tych villagerów nagle naparzają tylko i wyłącznie w przeciwnika, a nie naparzają w tego, to jest co najmniej dziwne. No ale... Ale zobaczmy. Kolejną rundkę, może tym razem pójdzie nieco lepiej. Oczywiście reklama. Pranie mózgu już od rana. 6 sekund, 5 sekund, dobra. O, fajnie, to podrzuca. Hi, to śmieszne jest. Może tym razem będzie troszeczkę szybciej znajdę. Labirynt po polsku było napisane, ale numer. To też może troszeczkę zająć, więc przypuszczalnie tutaj będzie kolejne cięcie, bo poszukiwanie tego Sneaky Assassins to jest po prostu jakaś totalna masakra. Także zrobimy sobie tutaj cięcie. No może tym razem mi pójdzie troszeczkę lepiej. Miejmy taką nadzieję. Bo ostatnie rundy były ciulowe, ale teraz będzie lepiej. Zobaczycie, że będzie lepiej. No, O matko, a co to tak nagle zaczęło ladzić? Dobra. O, ktoś tu się naparza. Ciekawe, czy ja też wydaję odgłosy takie. O, tu ktoś naparza. Gdzie on był? Ła. Gdzie? To ty? No, co jest? Dobra, zabiłem. I first blood mój. Nie, zabiłem kogoś. Players alive jeszcze 13. Tutaj ktoś jest. Przynajmniej przed chwilą był. Ten gostek lata. To nie. To też nie. Ten gość chodzi. I wszystko klepie. Który to był? Gdzie on był? To ja też muszę uciec. No dobra. Nie ma co biegać. Wiecie co? Straszne lagi mam. Nie wiem dlaczego. Znaczy, nawet nie spadek klatek, a lagi. Nie mogę gościa trafić. No zobaczcie. 2 na raz rzuciłem. Świetnie. Jestem tutaj. No, nie powiem jaki. Zostało ilu? Ja pierdziut. Jak Mr. Purpose ma 0 killi? Przecież jednego zabiłem. Mój był first blood nawet. To jest jakieś oszukane w ogóle. Players revealed. Świetnie. I gdzie on jest? Skoro ci players są revealed.
Players disguised. Czyli już są pochowani. O, no patrzcie, jakie mam lagusy. O, widzę cię. To ty, ziomek, chodź tu. Chodź do taty. Chodź do taty. Tak, wiem, że tu jesteś. I gość mi już uciekł. Jestem, że tak powiem, w głębokim tyłeczku w tym momencie. No ale cóż, zobaczymy, może przynajmniej uda się przetrwać do finału. Tym razem. Byłoby fajnie. No gdzie jesteście, mysie pysie? 14 sekund do Players Revealed. No jak ich zobaczę, to może coś... To dobry numer, mogę się tu schować i sobie przeczekać. To dobre jest. Ten gość, co ma 5 killi, to wygląda mi na takiego, co... Chyba są do tego jakieś cheaty, bo... Widzicie to? Kiedy gościa próbuje klepnąć, a kiedy go fizycznie bije? No nic, trzeba jakoś doczekać. Gdzie to naparzanie? Skąd to naparzanie leci? Siemasz, gościu. Wow. Kurde, umarłem, no znowu, no nie. To zdecydowanie nie jest mój dzień. Nie, dobra, rezygnuję, na dzień dzisiejszy rezygnuję. No przepraszam, moi drodzy widzowie, ale jak widzicie, po prostu mam lamerski dzień. Coś mi dzisiaj po prostu nie leży. Ale jeżeli chcielibyście więcej gier, no tych właśnie ze Sneaky Assassins, myślę, że następnym razem z kimś to nagram, bo samemu za bardzo się skupiam na tym, co robię i czasem się przemykam i taka cisza na odcinku. Ale jeżeli chcecie, to napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie na przykład Sneaky Assassins, czy wolicie jakąś inną minigierkę, czy wolicie na przykład Minecraft Party. Napiszcie mi generalnie, bo na ten dzień taki minigierkowy to tylko nowe osoby, z którymi nagrywam, zazwyczaj mi podpowiadają, co jest takiego fajnego, a samemu nie nagrywam, bo nie wiem co. Bo mi nic nie podpowiadacie, że coś jest fajne, że chcielibyście zobaczyć, a ja bardzo chętnie przyjmę wszelkie sugestie. Dla tych, którzy pytają za każdym razem standardowo, co to za serwer, to jest mindplex.com, zresztą pojawia się ten napis wszędzie praktycznie tutaj, jak tylko się odpala. Dzięki serdeczne za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. No i trzymajcie się. Cześć.